Dzięki za wsparcie. Miałem takiego jednego sąsiada, co zawsze nie sprzątał po swoim psie. Było to wkurzające, bo kiedy pies podchodził pod mój dom, to srał. Raz zostawiłem na niego pułapkę. Położyłem więc obok żarcie dla psów, aby on zajął się czymś innym. Oczywiście musiał mi nasrać znów pod mieszkanie. No to zostawiłem jeszcze więcej tej karmy. No to zjad i jeszcze więcej narobił. Zostawiłem na nim tym razem lepszą pułapkę. Nazywała się ona lepłapkę. Polegała na tym, że gdy pies je, to będzie miał zatwardzenie. Podszedł do miski i zaczął ją wąchać. Lecz po chwili zaczął jeść, jadł tak do samego końca, na sam koniec znów było to samo lecz tym razem to był piękny stolec.